syn twój odkupił wszystko ludzkie plemię. Tyś jest litościwa, Matko nasza miła, jaśniejsza nad słońce, w najświętszej zasłudze. Twojej ci są obronie wszyscy grzeszni ludzie. Między niewiastami czystymi pannami tyś sama najczystsza, królowa anielska. Nie była Panu Bogu żadna nad Cię milsza. Błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus miłościwy, Syn Boga żywego. Bądźże Jemu cześć, chwała, z dobrodziejstwa Jego. Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste, Panie, dasz dać ludu Twemu, tu dziś zebranemu, przez zasługi Matki, domieść chwały wiecznej. Amen. Wszyscy rzeczmy, wierni chrześcijanie, cośmy się tu zeszli ku chwale tej Pannie. Zachowaj nas od złego, Twojemi prośbami. Zaczyna? To jest... Zaczyna? Czy to włożyć? Nie. To jest tłumaczenie pieśni po łacinie Ave o Maria, Benigna Libia. Jest jeszcze taki wariant melodii. Zdrowaś bądź Maryja, niebieska Lilija, Panu Bogu miła, Matko litościwa. Tyś jest nasza ucieczka, najświętsza Maryja. Takie zejście tam jest? No, ale tak gdzieś byliśmy. Jest tam dużo wersji. No dobrze, to może teraz taką pieśń, która jest może trochę mniej znana, ale ja nie pamiętam, czy na stronie tego wydarzenia wklejałem taki link. Jest taki świetny koncert Adama Struga i Anny Brody na scenie Polskiego Radia. To było jakoś 5 lat temu. Można znaleźć to w internecie z łatwością i tam właśnie są... Ktoś ma ochotę na coś, chyba coś? Też takie pieśni adwentowe. I między innymi Adam Struch tam śpiewa właśnie Grzechem Adama, taką pieśń, która jest pierwsza z wszystkich tutaj. Adam Struch witał w tym koncercie? Adam Struch, Ania Broda. To znaczy, to jest tak, że Adam Struch tam śpiewa jako w drugiej części i on na lirze klubowej gra... Nie było w Krakowie czasem? Chyba w Olsztynie, nie. Chyba w Olsztynie. Znaczy, prawdopodobnie to samo śpiewali wiele razy później, ale okay. Nagranie jest z Olsztyna. I tam z Witoldem Brodą, z Witkiem Brodą, właśnie on gra na lirze klubowej, Adam Struch śpiewa, a Ania Broda śpiewa z kolei grając na cymbałach i tam ma takich dwóch muzyków bardzo dobrych, bardzo dobrych, z którymi śpiewa. Bardzo piękne są te pieśni. No dobrze, ale ja bym właśnie zaśpiewał tym Grzechem Adama. Ona ma bardzo ładną melodię i to jest melodia z Kurpiów. Adam Struch tak propaguje tą muzykę kurpiowską, to jest taki region tam
Mazowsza. I tam często charakterystyczne jest dla tych pieśni, że są takie, jakby zanikają końcówki. Czyli, no to będzie słychać w tej pieśni. Nie śpiewa się po prostu czasami ostatniej sylaby, która jest domyślna. I też każdy, kto tam zna tekst, to jest w stanie łatwo sobie dopowiedzieć. A to zachowuje pewien taki rytm melodyczny. Jeszcze zrobiłem jakąś tam odpowiedź. Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, wołali z otchła. Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy, i niech z obłoków wstąpi sprawiedliw. Także no, ta melodia jest trochę trudniejsza, ale myślę, że się uda. Jeszcze raz. Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, wołali z otchła. Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy, i niech z obłoków wstąpi sprawiedliw. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy, bolał i nikt go nie wspomógł w niemoc. Póki nie przyszła z wiekami żądana, z ludzkiej krainy Panna zawoła. Boga samego ściągnęła ku ziemi, że którego świat nie objął wielkości, tego panieńskie zamknęły wnętrzność. Świat jak rozległy człowieka szanął, człowieka przed którym na potem zginano, niebieskie, ziemskie, piekielne kola. Zasługą ściągniony, miłość go sama wiodła w ziemskie stron. Wziął ciało ludzkie, z niem ból niedostatki, zbratał się z nami, był synem. Za to dzięki z Boże wierny, że kochając nas był nam miłosierny, i wznosząc ręce ku niebu jasnemu, śpiewajmy chwałę. Z takich, powiedzmy, jeszcze mniej oczywistych. Zaraz. Tak, jest taka pieśń Urząd Zbawienia Ludzkiego.
obozu wolne. A poniżej jest, tutaj wkleiłem taką krótką, właściwie to jest fragment pieśni, w czasie smutnym adwentowym się zaczyna. To jest pieśń mszalna, czyli śpiewana na mszy, bo na mszach celebrowanych w Starym Rycie jest tak, że, znaczy często tak było, że po prostu lud śpiewał przez całą mszę, po prostu śpiewał pieśń, tak? To była, no albo śpiewał różne pieśni, ale były też takie specjalne pieśni właśnie mszalne, które były, każda część mszy miała swoją jakby przypisaną, przypisany fragment takiej pieśni. No i po prostu ludzie śpiewali, ksiądz odpowiadał mszę i była jakby taka równoległość dwóch akcji. I właśnie tutaj jest fragment na intro, czyli na początek mszy. Chociaż melodia jest właśnie taka sama jak urząd zbawienia ludzkiego, z tego co tam. Ruchowe. Ale więcej nie zrobię. Tak, i jeszcze jest jedna pieśń, która jest na tą samą melodię. Już nie pamiętam, która. Które zaczynamy? Ta pieśń też jest śpiewana czasami, ale jest zmieniona w czasie świętym adwentowym. No, zmieniono na świętym, po prostu świętym miało dwie sylaby. Chodziło o to, żeby zastąpić słowo smutnym. Smutny też ma dwie sylaby. No tak, ale chodziło o to, żeby właśnie zastąpić to słowo. A, okay. Bo teraz no, obecnie jest takie podejście, że adwent jest takim radosnym czasem, tak? Mówi się czasem z tego oczekiwania. To nie jest, spójne z tym, co kiedyś jakby, no, adwent jest czasem postnym, tak? W tradycji i właśnie na przykład mamy taką pieśń w czasie smutnym adwentowym. I wielokrotnie tutaj się powtarza jakby ten smutek, ten taki nastrój pokuty. No a to wynika oczywiście z tego, tak jak jest w tej pierwszej zwrotce, że czas przed przyjściem Chrystusowym, z żalem serca rozważajmy, z patriarchami wołajmy. Przed Chrystusem, no, przecież się dopiero ma, więc to bardzo smutne. No dobra, ale to tak tyle dygresji. To może właśnie, jak już wspomniałem o tej melodii, to Urząd Zbawienia Ludzkiego. To jest pod pieśnią mądrości, która... melodię może sobie zerknę. Właśnie, że tak powiem, dla kontrastu ta melodia jest wesoła bardzo. Nie szkodzi, właśnie zauważyłem, że jak są melodie kontrastujące z tekstem, to bardziej się można skupić na tekście. Urząd zbawienia ludzkiego potrzebował pilnie tego. Upadek Bóg naprawił, człowieka grzesznego zbawił. Coś tam. A przecież tu mamy to urząd, czy w czasie smutku magnetowym? Aha, jeszcze raz. Urząd. Urząd zbawienia ludzkiego potrzebował pilnie tego, by Bóg naprawił, człowieka grzesznego zbawił. Pan Bóg w Trójcy Świętej radził, by świat zbawił, grzechy zgładził. Przez wcielenie Syna swego sprawą Ducha Najświętszego. Pan na od wieków przejrzana, archaniołem obesłana, żeby na to pozwoliła Matko Najwyższego.
się pozdrowienia. Oto poczniesz najwyższego Syna Boga Wszechmocnego i pogodzisz boską mocą Ducha Świętego pomocą. Panna się z tego zdumiała, czego przedtem nie słyszała. Wolą Bożą być patrzyła, aniołowi przyzwoliła. O czym sprawnie wysłuchawszy, rzekła posłowi powstawszy: służebnica Pana mego, stań się według słowa Twego. Duch Święty natychmiast stąpił, ciało panieńskie poświęcił. Słowo Boże jest wcielone, ludzkie plemię wybawione. Przy tej tak wdzięcznej nowinie, którą ci anioł prawi, pełna łaski Panno prosił, łaskę pańską niech odnosił. Tobie jest obfitość wszelka, a w nas jej potrzeba wielka. Maryja, Boże, łask słynąc, dozwól łaską na nas płynąć. Tak, a no właśnie, i kolejna pieśń, zaraz po niej, to jest na to samo. Teraz zostaliśmy, to są takie pieśni, których właściwie nie znam za bardzo. Znam tylko jakieś nuty, które są też, powiedzmy, no, nigdy nie wiadomo do końca, czy tak się śpiewało, czy nie. To są takie różne komplikacje, ale ta ostatnia pieśń, którą mamy, zostając w Boże chrześcijańskim, to jest właśnie pieśń, którą nauczyłem się od Ani Brody, właśnie z tego koncertu. Nie wiem nawet, czy to nie jest, nie wiem, czy to nie ona w ogóle wymyśliła tą melodię, bardzo możliwe, ale jest taka bardzo, bardzo, że tak powiem, tendencyjna, bardzo przypomina te pieśni, które chrześcijański, wstań i ze snu Adwent Pański. Przyszło Twoje zbawienie, światłość dzielna znowu zeszła, a ciemność nocna już przeszła.
Stąd radość i cieszenie. Zakończenie jest takie smutne. Dobra, to jest trudne, ale myślę, że możemy spróbować. Znaj, o Boże, chrześcijański, wstań i ze snu adwent pański. Przyszło Twoje zbawienie, światłość dzienna znowu wzeszła. Ciemność nocna już przeszła, stąd radość i cieszenie, bo Syn Boży o tym czasie bierze ciało i krew nasze. I chcę być naszym bratem. Chcę u nas to dzieciątko. Będzie a to niemowlątko. O jedna Boga z światem. Syjońska wesel się, Pan, którego osiągnie się, chce na krzyżu umierać. Błogo temu, co shit.